W dzisiejszym odcinku oszukiwałem młodsze rodzeństwo w konkursie budowania komendum grube. Działało to na takiej zasadzie, że za każdym razem jak budowałem jakiś przedmiot, schodziłem do sekretnego pokoju i wybierałem poziom grubości. Niektóre z budynków wyglądały naprawdę komicznie i epicko, ale żeby je zobaczyć, oglądajcie do samego końca. W dzisiejszym odcinku konkurs budowania grubych postaci, a jest ze mną moje młodsze rodzeństwo. Nie ma. Dzień dobry. Ale jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Bo dzisiaj tylko najgrubsze postacie, najgrubsze jakie tylko możecie zbudować, czyli zobaczymy, kto zbuduje bardziej grubą postać i będziemy to robić na spokojnie. Będzie najpierw normalne postacie, później jacyś influencerzy, sami zobaczycie. Mam nadzieję, że przegracie ten pojedynek, bo zawsze przegrywacie ze mną, jesteście słabi. Czyli tak. Level kanapka do level Big Mac, tak? Tak jest! Od takiego mini grubaska do potężnego! Zobaczymy, kto zbuduje to lepiej i zaczniemy od budowania czegoś, co ostatnio Weronika oglądała, bo widzowie nie wiem, czy wiecie, ale Vera jest ukryta fanką Star Warsów. Vera, jak to się stało? No, jestem, no bo to jest takie fajne, ja nie wiem. No i dzisiaj... Vera lubi miecze świetlne. Zbudujemy w takim razie żabę, czyli taką grubą żabę. Nie wiem, czy kojarzycie, no można się inspirować. Oczywiście, wiem, co to jest, nawet nie potrzebuję żadnego zdjęcia. Tak, no Vera, to dobra, no to... Vera powie, dawaj, teraz buduję. Budujemy, budujemy, ja lecę na swoją połówkę, no i powodzenia. To jest level pierwszy, więc no wiecie, tutaj żabba musi być zbudowany leciutko, tak? Wiecie, na spokojnie... Wielki. Ogólnie taki już od początku. No był, taki... był, ale wiecie, ale tutaj to musicie... Kurczę, jak ja tam widzę zbudować? Oj, to nie będzie proste. Musicie tutaj, wiecie, bazować emocje, albo możecie robić, no po prostu pojedynek na budowanie grubych postaci. No to jest właśnie dzisiaj to, że budujemy jak najgrubsze postacie. Odbyłych jak już, zobaczymy. Grubych. No to na jedno wychodzi, na jedno wychodzi. Potem będziemy jeszcze budować kilka innych mocnych postaci, ale wiadomo, no muszą one wyglądać solidnie. Zobaczymy, kto to odwzoruje lepiej. Ja, no powiem szczerze, kurde, ja tutaj tylko muszę zrobić nie, jakiś taki... Dla mnie to będzie mega ciężkie, nie? Dla mnie to będzie niewykonalne, jakąś żabę zrobić. No nie, no dasz radę. Czemu na pewno, ciebie nie budowaliśmy, no? Człowieku, czemu dasz ciebie radę? Nie, co u mnie, co u mnie? To. Czemu ciebie nie budowaliśmy? Nie, bo ja nie... Żabę, no. Jeszcze mam taki niebieski, a nie zielony. Nie, jak niebieski? Zielony, no. Zielony. Zielony. Dobra, chyba... Niebieski. Ja nie mogę, widzowie, to kompletnie nie jest to w ogóle tego widzowie nie przypomina, nie? To jest, no nie wiem, dobra, nie wychodzi mi to widzowie totalnie, ale dobra. Zobaczymy w takim razie, czy to będzie się dało w ogóle jakoś tutaj, że tak powiem, ulepszyć, ponieważ zobaczcie, pyk, dobra, idzie, iść, dobra. I teraz, co by wybrać? Dobra, nie, zaczniemy. U nas dobrze leci, Dejwo, nie? Tak, dobrze wam idzie? Dobrze wam idzie? Dobra, no zobaczymy, jak będzie u mnie, dobra. Klik, klik, button, klik, dobra, klik, 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 dobra, klik, 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 klik. A gdzie klikasz? Ten, klikam oczy od mojej jabby, mojego potężnego Star Warsowego mistrza. Robię mu teraz w tym momencie piękne oczy. To była zła postać. Właśnie, co ja wiem? O co? Kurczę, ale mi wyszła żaba! Ale wyszło, ja nie mogę ładnie. Dobra, tylko dopracuję lekkie małe szczegóły jeszcze, o. O, to będzie lepsze, fajne. Ej, dobra, o, ej, jakie oczy miał żaba, Vera, jakie oczy miał żaba? Niebieskie, niebieskie. Żółte? Żółte. A nie pomarańczowe? Ale mi się zmieniały. A nie pomarańczowe? On miał zawsze inne oczy w każdej części. Dobra, to ja mu dam chyba pomarańczowe, bo bardziej... Raz miał pomarańczowe, raz miał żółte, potem miał jeszcze jakieś tam... Dobra, to ja mu dam pomarańczowe, bo wydają mi się takie bardziej cool. Ha! Ej, dobra, ja już skończyłem, ja już skończyłem w sumie moją żabę. A był taką masą, dobra, niech będzie, że mamy takiego robala. I jakie to jest fajne, ja nie mogę. O, dobra, widzę, dobudujemy tutaj jeszcze, o. No patrz, bo on był taką masą, jakby takie coś. Macie jeszcze dosłownie sekundkę, bo ja już tutaj praktycznie skończyłem, no i co, ja będę na was czekać tyle, o. O. No, o, jest skończone. No teraz to jest, widzowie, grawiscy, bo budowla, no. Tak mi się podoba, jest piękna. No naprawdę, to wygląda cudownie. Bum, 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 bum. Dobra, idę zobaczyć. Dobra, okej, pokażcie, jaki żaba, co to jest? Przecież to w ogóle nie jest grube. Co to ma być? No jak nie? No i nie jest w ogóle, miało być potężnie grube. A to co to jest? No dobra. Taka masa, to jest taka masa. Chodź, zobacz tutaj. No nie, no błagam cię, no Vera, co ty zbudowałaś, no nie, ale nie, no dobra, ogólnie wyglądowo wygląda ładnie, widzowie, wy oczywiście w komentarzu typujcie, kto zbudował to lepiej, ale zobaczcie u mnie, zobaczcie moją żabę, bang, kto się nazywa żaba, baby, to jest potężnie gruby. Widać, że ten tłuszcz z Big Maku poszedł w czoło. Jak nie jest podobne, co? Nie jest podobne do żaby, co jest totalnie podobne, oczywiście, że jest. Żabba.
Jabba w ogóle zaczynając od tego, że nie miał takiego czarnego uśmiechu, tylko taki. No jaki? Taki twarz. Jaki niby, co? Mały. Miał takie co? Co ty gadasz, co ty gadasz, przecież to... W ogóle psujesz mi budowlę, przecież tu był teraz piasek i teraz to się... Ale teraz będzie lepiej, jak to zmienię, to mogę powiedzieć, że to ty wygrałeś, dobra? No dobra, no dobra, niech ci będzie, bo ja jestem ciekaw, co ty niby zmienisz. Aha, że mu takie usta. Dawno nie, no teraz wygląda jak maka paka, no Vera, co ty zrobiłaś, to nie. To w ogóle nie wygląda dobrze, no nie, no co ty. Dobra, dawajcie druga runda, ty jeszcze taki nos, nie mogę. Teraz budujemy postać z bajki. Myślę, że każdy tą postać widzowie z was doskonale będzie znać, ale jestem ciekaw. A mianowicie Ralph Demolka. Budujemy Ralpha Demolkę. Jak nie oglądałeś? Miał takie gigantyczne pięści. Budujemy Ralpha Demolkę. Let's go! Ralph Demolka. Dobra, widzę, że się muszę skupić. Ja tego nie oglądałem. No jak nie oglądałeś? Taki czerwony ziomek. Czerwony chyba no, ziomek. Wiem, co to jest, no. Taki ten, co... Czerwony ziomek, tylko z pamięcią oczywiście do tego, że musi być tutaj solidny. Solidny, bo dzisiaj grube postacie. No jest sam w sobie, no tak właśnie, więc dlatego tutaj akurat po prostu ktoś lepiej zbuduje Ralpha Demolkę, wygrywa! Ralph Demolka, widzowie, dajcie znaka w komentarzu, czy oglądaliście kiedyś tą bajkę. Ja jestem gigantycznym fanem, tak naprawdę nigdy jej nie widziałem, ale to nie jest ważne. Nigdy jej nie widziałeś. No a ty, Vera, widziałaś Ralpha Demolkę? Widziałam. Serio? No, no. Wigilię gdzieś widzieliśmy, ale to nie była najlepsza bajka. Nie, ty nie oglądałeś, ja sama oglądałam Wigilię, pamiętam. Co? On ma takie gigantyczne pięści, nie? Z tego co ja kojarzę, ta postać no, jest taka... No, będzie miał taki obwisły tłuszcz. Taka potężna... O, to jest to! Dobra, obwisły tłuszcz, co ty gadasz, synek? Dobra, to jest zrobimy tak, pyk, okej. Okay. Zobaczcie na to, widzowie, ja teraz ulepszam mu całkowicie pięści i on będzie wyglądać gigantycznie mocno. O, let's go! To jest mój Ralph Demolka, dobra. Może nie wygląda ekstrawagancko, ale na szczęście mamy mojego power-upa, który go polepszy. Nie, jeszcze nie, no co ty, to jest taka wstępna wersja na razie, tylko żeby tutaj... No co ja mam będę mówić, no ja tutaj leciutko tutaj go ulepszę zaraz, bo to na razie to jeszcze nie jest to. Musimy chyba mu widzowie jeszcze pięści. Spoko, ja też ulepszam tutaj, normalnie zaraz zobaczysz to. Dobra, Vera, ten twój Ralph Demolka to nie będzie mieć w ogóle podjazdu do mojego. Mój będzie potężniejszy. Mój będzie gigantycznie dobry. Mój będzie piękny. O, dobra. Ja myślę, że on będzie lepszy. Zrobimy tak, widzowie, dobra, zrobimy tak, ale teraz jestem ciekaw, jak to będzie na drugim poziomie. Drugi poziom. Drugi poziom, widzowie, drugi poziom. Większa grubość. Potem wam pokażę. Mam takie małe urządzenie, dzięki któremu moje budowle stają się grube, ale to wam pokażę później. A, to pewnie jakiś głęboki tłuszcz. No i znowu oszukuję. Co? Ale to nie jest takie oszukiwanie. Nie. Dobra, pyk, odpalam. Zobaczymy, czy coś... O, no dobra, pyk. Ja tą Jabbę miał okropną. Co? Ten Jabba był piękny! Przecież to było cudownie zrobione, ja nie wiem w ogóle, o czym ty mówisz. Dobra, większa grubość, jest odpalone? Dobra, zobaczmy, widzowie, czy coś się tutaj... Teraz on jest za chudy, ten Ralph Demolka. Ja nie mówię! Jaki potężny Ralph Demolka! Jakie pięści! Takie ma mocnie ściśnięte. Ale mocne, ale wściekły jest! Ale jest wściekły ten Ralph Demolka, ja nie mogę. Ej, dobra, moje jest perfekcyjne, ja nic nie chcę zmieniać, nie? To wygląda, widzowie, cudownie, no po prostu kapitalnie, no ja tutaj nie mogę... O, ty nie odróżniasz stron? Naprawdę, nie? Naprawdę, dobra, ja idę zobaczyć do was, bo ja już tutaj skończyłem w sumie. O, człowieku, jaką ty masę zobaczysz, nie? Tak? Macie no, mocne? No, to jest taka masa, nie? Dobra, idę sprawdzić, pokaż. Patrz, jaka masa. No nie, no co to jest, no człowieku? Ej, jak wy wolno budujecie w ogóle, wy macie dopiero coś takiego? No nie mogę z was. No bo ja sama to buduję, Szymon nic nie robi. Taka masa, nie? Szymon, dlaczego nic nie robisz? No przecież miałeś tu Weronice pomagać, no ty... Ja bardziej dbam o detale, a Weronice takie kłopoty. O, jakie detale, jak tutaj nic nie zrobiłeś? Jakie detale, jak tutaj nic nie jest zrobione, dobra. Zobaczcie, co moje urządzenie zrobiło z Ralphem Demolką. To jest to! To jest Ralph Demolka, człowieku! Na pełnej! Nie, no co ty? Co? No tak wygląda Ralph Demolka, no... Brakiem... Rozpoznania tej bajki. No jak rozpoznania tej on bajki? On nie miał czerwonych włosów, człowieku. Miał! Oczywiście, miał. Że miał. On miał brązowe. Miał czerwone oczy, tylko ja mu tutaj zęby on trochę zmienię. O, zobaczcie, zęby mu zmieniłem. Haha, teraz ma takie. Wybiłem mu zęba. No nie, dlaczego mu wybiłeś zęba? Ej, dobra, ale tak wygląda nawet chyba lepiej. Nawet jeszcze bardziej strasznie. Vero, nie miał takich włosów! Zostaw! Nie miał, miał czerwone. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jakie włosy miał Ralph Demolka. Dobra, lecimy do kolejnej konkurencji. Teraz budujemy coś takiego bardziej na czasie. Coś, co widzowie jest nową postacią na YouTubie. Co powiedziałeś, Znek?
Grimista budujemy. Nie, no Grimis nie jest na czasie, co? Boże, Skibidi Toilet, co? Od razu. Nie, teraz budujemy nowego youtubera, a mianowicie Lolo. Lolo Ospalionowa, owca Lolo, ale z uznaniem tego, jakby był troszeczkę grubszy. Zobaczymy, kto dobra, zbuduje go lepiej. Ja robię szkielet, a ty robisz grubość. No dobra, co to zobaczyć. Ja buduję, okej, a więc widzowie, żeby zbudować owcę Lolo, potrzebujemy na pewno tego przedmiotu. I to jest jeden z pierwszych. Żółta owca. Nie podpowiadam więcej. Ja chcę go zrobić takiego siedzącego. Siedzący... Kurczę, tak, ja mam taką wizję trochę ala... Może pandy? Nie wiem, dobra. Robimy na razie tak, o. Zrobimy, widzę, tutaj, pyk, 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 elegancko. A, i widzowie, pamiętajcie o tym, żeby wpadać na kinowice.pl, bo tam jest nowy box PvP. Bardzo dobry tryb, ja gram codziennie wieczorami z kolegami, także zapraszam was tam serdecznie, oczywiście. A z nami nie grasz? No z wami nie gram, bo wy śpicie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jak macie ferie, o której wstajecie z łóżka, bo jest godzina 12:25, a nie, to było wczoraj. Szymon wczoraj wstał o 17:00. I to nie jest żart. I nawet nie wstał. Nie, bo przecież wstał o 11:00 na godzinę. No na godzinę, żebyśmy nagrali jeden film, a potem poszedł spać do 17:00, nie? No to jest, widzowie, po prostu dramat jakaś. Ja tak nigdy nie miałem, ja tak nie wyobrażam sobie w ogóle takiego życia. No ale no jak widać, synek tutaj takie życie chwali. Dobra, pyk, zrobimy o. Dobra, to wygląda... Dobra, to jest spoko. Szymon, grubość, ja powiedziałam, że ja to zrobię. Ale Vera... No i Vera, skup się, nie wyzywaj Pickersa! On się musi... Ej, mamy skupić. Znowu taką masę, nie? No to może rób, co miałeś robić. Nie no, znowu to nie wyjdzie. Ja już praktycznie całego Lolo zbudowałem, no. Nie, ja mamy... Nie my cię jako przez cały czas na razie budowaliśmy... Nie, mieliśmy nagrywać dwukratkowy człowieku prostokąt. Chwila, na fontnę to. Co? Mieliśmy nagrywać odcinek, że ja jestem sama kontra wy. I tak to nagrywamy następnym razem. No dobra, Vera, nagramy to następnym razem. No póki co... Nie, dobra, jak mi to nie wyszło. Dobra, mam nadzieję, że zadziała urządzenie, które to polepsze, bo mi nie wygląda to dobrze. Dobra, idę, widzowie. Oj, oby to zadziałało, dobra. Owca Lolo musi mieć turbo doładowanie. To musi mieć poziom trzeci, widzowie. To musi tutaj być. Wiesz, to poziom trzeci, nie? Ja nie wiem, o co ci chodzi z tymi poziomami, niestety. No dobra, potem zobaczysz, no. Na odcinku zobaczysz, o co chodzi człowieku, bo ty do takich umiejętności to ty nigdy na oczy nie widziałeś. Dobra, widzowie, pyk, klik. Czyś się tu zaadaptowało? Chyba tak, no dobra, będzie pięknie. Dobra, jest poziom trzeci grube. Idziemy sprawdzić. Dobra, pyk, 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 pyk. Czy coś tutaj będzie? Nie, była jakaś lekka wizja na to. Czy co ona... Tak, ale głośno krzyknęłeś, że aż czułaś nie było, nie? Ale mocne, ale mocne! Ale to mi się nie podoba, to, a co to jest? Aha, bo to jest chyba do jedzenia, dobra, to usunę, widzowie. Zwariowałeś! Co wy tam robicie? Vera! Spokojnie! Spokojnie, Vera, to naprawdę nie jest ciężkie do zbudowania! Sama muszę robić. O, to zrobimy tak, widzowie, Vera, co ty robisz, jakby go czarna dziura spotkała. I tutaj widzowie tak, tak wygląda lepiej chyba moim zdaniem. Jaki grubasek fajny, nie podoba mi się to, dobra, to jest zbudowane perfekcyjnie. Jak wam wyszedł Olo, Lolo? Olo, nie wiem, tak kiepsko, wiesz. Bo mi wyszedł kapitalnie, nie, dobra, ja teraz do was idę, tylko jeszcze mu chyba trochę z twarzą coś zmienię. Może widzowie dorobią mu tutaj takie coś u góry jeszcze, bo tutaj to tak wygląda kwadratowo, więc mogłoby to tutaj lekko oddać coś takiego. O, taka lekka, to by wygląda jak czupryna, ale to nie jest czupryna, to będzie taki fajny dodatek. O, to wygląda teraz spoko, tak mniej kwadratowo, prawda? Może nawet od boku mu to lekko dodać, o, to będzie wtedy jeszcze wyglądało tak, wiecie, że jakby tutaj był trochę taki bardziej, o, masywny. Czyli zrobimy tak, okej. I dzięki temu to będzie wyglądać perfekcyjnie. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, bye. Co oni ci zrobili, Lolo? Okej, okay, bye. Naprawili mnie. Dobra, o, iść. O nie, to nie, sami. No co? No sami to zaczęliście. Nie, bo nie, co ja powiedziałam tylko, że zrobiłam Lolo w ciąży. Dobra, ja zrobiłem Lolo, mój jest skończony. Jaki złodziutki, taki, że go się widzowie, żeby się chciał przytulić, co? Dobra, jest perfekcyjny, idę zobaczyć do was. Pokażcie mi waszego Lolo! Pokażcie mi waszego Lolo, pokażcie mi waszego Lolo. Jak wygląda wasz Lolo. Jaki fajny! O kurczę, nie spodziewałem się. Ej, mega fajnie wam wyszedł. Ej, dobra. Ej, szczerze? Ale to jak on od tyłu wygląda. Gdyby nie to, na co ma ogon? A nie. Czekaj, ostatni element. Czemu on ma ogon? Człowieku, co ty zrobiłeś? Nie jest ogon.
Ale wygląda jak dino. To jest bebek. No wygląda. No fajnie wygląda, no fajnie wam wyszedł. Chodźcie zobaczyć mojego. Ej, dobra, oceniam waszego na 7 na 10, nawet na 9 na 10. Dobra, ładnie wam wyszedł. O! Mój jest z tyłu, za Ralfem Demolką. Zobacz, tu. O! Pyk! Ja, ej, podobny do naszego. Jakie grubcio, nie? No fajnie wygląda, mi się bardzo podoba. Nie, jest, no jest w ogóle spoko. Może jedyna osoba, która w miarę ci wyszła. Co? Jedyna? Przecież to jest perfekcyjne, babo! Nie, tamte to miały jakieś błędy, tutaj Ralf Demolka z czerwonymi włosami. No, Ralf Demolka ma czerwone włosy! Ralf Demolka ma czerwone włosy, no oczywiście, że tak. Nie, widzowie, teraz ja się denerwuję. Macie teraz na wizji, widzowie, ja wpisuję. Patrzcie to, Ralf Demolka, bo to trzeba, widzowie, ustalić. No i co? A, faktycznie ma brązowe. Dobra, idziemy do dalszej konkurencji. Dobra, nie komentujmy tego, okej? Dobra, mój błąd. Teraz budujemy zoo. Nie, no nie zoo. Budujemy rzecz z zoo, a mianowicie fokę. Foka, czyli taka morskie zwierzątko, które musi być jak najbardziej potężne, żeby było przepiękne. Zobaczymy, czy mam wyjdzie. Dobra, ja może zacznę je budować gdzieś tutaj, bo tam już widzę, że mam dość ograniczoną planszę. Jeszcze wiem, że jest jedna budowla dzisiaj. O nie! Co jest? Oh no. Wywaliło mnie! Budujemy fokę! Czas start! Dobra, foka... To zrobię tak jak dziobę przecież. Foka. Jest niebieska. Jak niebieska? Foka nie jest niebieska! Co? Vera, foka jest czarna, Vera. Vera czerwone, nie? Vera czerwone. Nie mogę, Vera, ty nie ogarniasz w ogóle, jak wyglądają morskie zwierzęta. Co jest w ogóle z tobą? Robimy taką plamę i potem to się jakoś wyklepie. O, widzowie, to... Nie, no co, to ma być potężne! To jest już przedostatnia budowla! To tutaj musi być to gigantyczna foka! Ale ona tutaj musi iść w prawą stronę. Jak najmocniejszą fokę. Ja buduję tak gigantyczną fokę, że nie uwierzycie, że to jest w ogóle foka. Będziecie myśleć, że to jest odrzutowiec albo samolot! A to będzie foka. I to prosto. Ty będziesz myślał, że to jest totalna kupa niczego. Co ty teraz gadasz? Totalny Eszker Giga Chad Essa, co? Może taką fokę budujesz? Dobra, widzowie, jakie jest waszym zdaniem najbardziej młodzieżowe słowo roku? Bo moim zdaniem jest to Essa. Dobra, o, widzowie, robimy tak. Dobra, to nawet przypomina fokę. Ej, spoko mi to wychodzi, dobra. Jestem mega dobry w budowanie. Tu zrobimy tak, okej. Okay. Taki bebe. Jak wygląda foka? To jest delfin taki, nie? No Vera, nie wiesz, jak foka wygląda? Nie no, Vera, błagam cię, serio? Ej, nie, trollujesz ja teraz, Vera! Vera, błagam cię, trollujesz! Dobra, o. Ja myślałam, że foka jest w ogóle niebieska, nie? Nie no, jak... Ja nie mogę, Vera, serio? Co? Boże, jaki noob! Jaki noob! Vera, bo nasz foka zaraz w lolo wejdzie i będzie po konkurencji. Jak w lolo? To tak blisko tego budujecie? To miała być... O, dobra, zrobimy tak, okej. Mamy znowu jakąś czarną dziurę, nie? Ja nie mogę, dobra. Ja powiem tak, gdyby nie ta jedna rzecz, o której widzowie wiedzą, to ja bym tej konkurencji dzisiaj wszystkie przegrywał, nie? Naprawdę, to wygląda tak fatalnie, moja foka. Ja, dobra, nie. Nie mogę zobaczyć. Nie, bo ja jeszcze nie skończyłem, jestem dopiero w połowie. Lekko. No, szkoda, my zaraz kończymy, nie? Jak kończycie, co? Już? No, tak, no, że idzie. Fokę, tak szybko kończycie? No nie gadaj, dobra. Nie było, jak my już tutaj takie elementy dodajemy, że już... Tak, dobra, no, dobijamy gwóźdź do deski. Boom! Giga nie, grube! Upgrade! Nagle powiedział, że ma właśnie jakiś upgrade, nie? Upgrade do giga grube! Dać tak, mi fokę! Co? Jak oszukujesz? Ale... O, tutaj nawet ale jaki lag, no. ja nie wiem, o co chodzi. Ja nigdy w życiu nie używałem komputera. Ja nawet nie mam internetu. Dobra, wymówka, daj go. Ale foka! Co jest? Ej, co ty zrobiłeś, jakieś białe kły? Co jest? Nie dawaj mu pomysłu, Vera, nic nie mów. Ale foka, ja cię nie mogę, jaka potężna! Ale gigantyczna! Ej, co tu robią moby? Difficulty peaceful! Nie ma tu mobów, proszę mi stąd wywalać! Dobra, mamy, widzę, naprawdę potężną jest fokę. Foka po angielsku. Ej, nie ma oszukiwania po angielsku, co ty robisz? Dobra, o. Widzę, więc co zrobimy, o, widzę, więc co zrobimy, dobra. Speakers. O, speaker, to. Real. O, dobra, ale zostawiamy to tak, widzę, dobra. O, to będzie dobre, to będzie dobre. Dobra, no ja... Ja tak naprawdę moją fokę skończyłem, no. Moja foka... Twoją. Tak? Tak?
To jedę zobaczyć, no, co macie za fokę. Ja se wejdę bedrockiem, zniszczę. O, ja nie mogę, nie. Nie, nie. Co to jest? Co to ma być niby? To ma być foka, twoim zdaniem? Przecież foka w ogóle tak nie wygląda. Mówiłam, że będzie wielka kupa, niczego. Nie, dobra, zapraszam do mnie. No ja zbudowałem gigantycznie dobrą fokę. No błagam was, no to moja foka to jest foka. To się nazywa foka. To jest, o! Proszę zobaczyć, to jest piękne, gigantyczne, grubiutkie. Tak jak miało być, tak miało być. No dobra, dobra, to tylko zrobię mu jeden teścik. Jaki teścik? A wejdź, wejdź do środka, wejdź do środka. Jest taka pewna tabliczka, która jest bardzo ważna. Zapraszam. Picker Solamus. No widzisz, foka ma bardzo dobre poglądy. Foka zna się na rzeczy, tak? Widzisz, co mam w ręce? Ej, koleś, to ja tą fokę... Nie, no widać szerokim łukiem, że oszukujesz. No to są te bomby i ładunek wybuchowy. Ale koleś, ty to lepiej odstaw mi te TNT, bo ja tutaj nie mam zamiaru... Ej, Vera! Vera, no... uciekamy! A, patrz! Lamusy! Zepsułem wasz plan wodą! Nie, dobra, lecimy do ostatniej konkurencji. Czym byłoby budowanie z wami bez tym razem nubka z Wojanowic, ale budujemy tego nubka najbardziej grubego, gigantycznego, wielkiego, jakiego tylko widzieliście na świecie. Czyli kto zbuduje go lepiej w ten sposób wygrywa. Wygrywa miliard złotych. Dobra, a ja tutaj widzę o wool. Dobra. No ale co od razu z neta patrzysz? No to jest nie fair. Ej! Ej, no bo nie mam. Ale jak mam budować coś, jak nie wiem, jak wygląda? No Vera, no ja nie wiem, no ale no to jesteś youtuberem czy nie jesteś youtuberem? Dobra, ale to ja nie muszę wszystko. Nie, Szymon, budowla. On tak będzie siedział i maka. Jest ostatnia budowla, więc ja robię osobną budowlę, a Szymon robi osobną. No co? Nie, no nie, co? Vera. Ale nie, no, no Vera, wy powinniście współpracować, no wy... Vera! Nawet koniec tak oficjalnie naszej współpracy. Vera, no ale jak nie będziecie współpracować, to no sorry, ale nie macie ze mną szans, no. Taka... Dobra, zobaczymy. Taka prawda. Nasz człowiek na pod koniec połączy się w giga jedność. Ojo, okay. No dobra, to ja chcę zobaczyć te giga połączenie. No ja na razie, widzowie, lecę tutaj na freestylu, na spokojnie, zrobię sobie najpierw tak. Zrobię mu tutaj większy bebech, okej. Okay. Musi być tutaj naprawdę mocny. Pyk, okej, widzowie, zrobimy to na takiej zasadzie, że będzie to grane tutaj, o, proszę bardzo, o, dobra, i wygląda to, zaczyna to wyglądać naprawdę fajnie, i teraz musimy tylko dorobić jeszcze jakieś fajne ręce, chyba zrobimy jakie to normalnie. Ręce? Jakie no. Ręce, człowieku? A nie robicie rąk? No nie. No jak nie? Że one mu wchodzą do ciała, jak jest od tyłu taki. No nie, no ale no to musi być widać, o. Że mu się utapiają w tłuszczu. O, jeszcze, ale to fajnie wygląda, ja nie mogę! Ej, wychodzi mi to genialnie. Dobra, i teraz zrobimy mu tutaj taką malutką twarz, widzowie, wiecie, o, że tutaj jest taka minimalistyczna. Pyk. Pyk, dokładnie, o. Tutaj nubek, który przesadził z McDonaldem na Wojanowicach. O, pyk, zrobimy tak, dobra. Tutaj zrobimy jeszcze coś takiego, bo chyba takie ma włosy, ale nie jestem pewien. Tak, chyba tak, chyba tak, chyba dobrze robię. Okej, okay, nie, no to wygląda jak Herobrine, ale dobra. Będzie... Mój mega dobrze mi idzie. O! Nie, no nie jest złe, tylko trzeba więcej tutaj. Okej, okay, dobra, tutaj tak dołożymy, żeby był potężniejszy, dobra. Okej, okay, dobra. To wygląda dobrze, ale pytanie, jak to się ulepszy? Dobra, sprawdzamy. Ej, moje też jak to dobrze wygląda i nie wiedziałam, że ja mam sprawdzamy. Tak co, wy umiecie budować? Vera! No, chłopie, mam taką budowlę. Vera umie budować? Chyba nie, Vera nie potrafi budować. Ej. Stań! Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Dobra, sprawdzamy. Pyk. Dobra. Ej! Oj. Co jest? Co to było ja w ogóle? Wzięło, nie? No nie, no bo serwer, no to jest wina serwa, nie moja. Dobra. Lecimy, widzowie. Pyk. Pyk. Poziom! Taki, widzowie. Mam poziom. Taki. No, jak taki. No? Taki. Pyk, jak dobra. Poziom tak. No ale no co ci mogę powiedzieć, no synek, no przecież nie mogę zdradzać wszystkich swoich asów z rękawa, tak? Czy magik pokazuje, jak zamienia róże w, nie wiem, długopis? Ale nie wiem, chodzi o takiego magika nieskidowiska, takiego wiecie, w cyrku. Dobra. Czarodzieja, tak? O nie, dobra. Ej, mój jest mega dobry, nie? To jest przesada.
Dobra, to jest przesada, to jest aż ręka została. To jest przesada, nie? Ej, dobra, to jest przesada. Vera, przykro mi, ale... przesada, nie? Ej, jeżeli się rozdzieliliście i mówiliście prawdę, to nie macie szans. Nie macie szans, to jest niemożliwe. Na pewno. To, co się tutaj wydarzyło... A już skończyłeś? To nie macie z tym szans. Tak, skończyłem, no. Znaczy, prawie skończyłem. Prawie skończyłem. Prawie, bo jeszcze tutaj dopracowywuję jeden szczegół. Jeden szczegół tutaj dopracowywuję, bo tutaj on nie wyszedł. Okej, dobra. O, teraz... Chociaż to też nie wygląda za dobrze, ale dobra, git. Jakie to jest gigantyczne, człowieku! Przecież to jest... No mój nubek! Mój nubek jest po prostu perfekcyjnie zbudowany, jest gigantyczny, jest masny, jak nie wiem, jak po prostu... No to jest nubek, który zjadł dzisiaj 1000 McDoubli w McDonaldzie, nie? No po prostu... Posiadałeś wszystkie umysły, człowieku, przecież ten nubek tam pewnie twój to będzie jakiś... Człowieku, to jest cudowne, ty nie masz w ogóle, nie masz pojęcia. Dobra, idę sprawdzić waszego nubka, dobra, pokażcie mi, bo wy się rozdzieliliście, tak? Wy jesteście w dwóch osobnych teamach. Okej, nie... No bo. Ja nie mogę, przecież to nawet jakby się połączyło, to przecież jak to wygląda, nie? Co to jest? Co to jest? Ja fajnie zrobiłam. No bardzo fajne, Vera, co to jest? Czemu on robi w ogóle szpagat? Czemu on ma nogi? No szpagat robi ewidentny. No ma takie wielkie nogi, że aż mu się tak rozkraczyły. No jak mu się a Szymon jakie oczy zrobił, dobra, Szymon też ma fajne. Ej, dobra, wasze nie jest złe, wasze jest okej. Ale jeżeli chcecie zobaczyć prawdziwego nubka, który jest naprawdę potężny, zapraszam do mnie, bo tutaj on jest po prostu perfekcyjny. Tak, proszę bardzo. Teraz to było zbudowane, proszę bardzo. Teraz normalnie nubek zbudowany własnoręcznie, własnymi palcami. To jest wielkie. To jest gigantyczne, człowieku, to jest perfekcyjnie. To jest piękne, nie? Mi się to tak podoba, nie? To jest... Ale ja nie mogę, nie? To jest tak wielkie. Dobra, powiem wam tak. Widzowie, ja swojego sposobu nie zdradzam, jak te budowle wyglądają tak perfekcyjnie, ale jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten, subskrybujcie koniecznie ten kanał.